W rozegranym w Londynie pojedynku rewanżowym za walkę z 2016 roku Dillian White pokonał przez nokaut Derricka Chisora. Pierwsze starcie pięściarzy było niesłychanie atrakcyjnym widowiskiem zakończonym minimalnym zwycięstwem punktowym White'a. W rewanżu stroną dominującą od pierwszego gongu był Chisora, który wywierał na rywalu nieustanny pressing, mocno bijąc na korpus i głowę. White uderzał rzadziej, głównie kontratakując. Wychodząc do 11 starcia, mimo utraty punktu za ciosy poniżej pasa, Chisora prowadził u dwóch z trzech sędziów punktowych. Delboy nie zdołał jednak dowieść przewagi do końca, bo w 11 rundzie został ciężko znokautowany potężnym lewym sierpowym. Po walce Dillian White rzucił wyzwanie mistrzowi świata wagi ciężkiej trzech federacji Anthonemu Joshule, który na ring wrócić ma 13 kwietnia. Joshua w odpowiedzi stwierdził, że chętnie spotka się z White'em, choć póki co liczy na finalizację rozmów w sprawie pojedynku unifikacyjnego z czempionem WBC Deontayem Wilderem. Joshua i White mieli już okazję zmierzyć się ze sobą w 2015 roku. AJ wygrał wówczas przez techniczny knockout w 7 rundzie. Yeah.